Sejmowa Komisja Śledcza do spraw systemu Pegasus wezwała na przesłuchanie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Wezwanie nie zostało odebrane, więc rządzący zaangażowali policję. To prymitywna prowokacja i obrzydliwe nękanie, oświadczył prezes suwerennej Polski i zaznaczył, że chce zeznawać przed komisją, ale z powodu ciężkiej choroby wciąż przebywa na zwolnieniu lekarskim. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw systemu Pegasus wezwała na przesłuchanie byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro. Posiedzenie zaplanowane jest na 1 lipca. Polityk nie odebrał jednak wezwania na przesłuchanie, dlatego rządzący postanowili zaangażować służby. Z tego co wiem, szuka go policja, żeby to wezwanie dostarczyć. Prezes suwerennej Polski i były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wydał oświadczenie. Komisja Śledcza dobrze wie, że po wykryciu u mnie rozległego raka przełyku i węzłów chłonnych żołądka przeszedłem skomplikowaną operację i kontynuuję leczenie, a w Kancelarii Sejmu od tygodni jest moje zwolnienie lekarskie, obejmujące okres do 7 lipca. Wezwanie mnie na 1 lipca i zaangażowanie policji to prymitywna prowokacja i zwykłe, obrzydliwe nękanie. Jednocześnie były minister sprawiedliwości przypomniał, że tak jak deklarował wcześniej, chce stanąć przed komisją, najpierw jednak musi wrócić do zdrowia. Jednocześnie prokuratura Adama Bodnara złożyła w Sejmie wniosek o uchylenie immunitetu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Michałowi Wosiowi za zakup ze środków Funduszu Sprawiedliwości oprogramowania Pegasus do kontroli operacyjnej. Dziś wnioskiem zajmowała się Komisja Regulaminowa. To jest absolutnie kuriozalny wniosek. Jest po prostu wnioskiem o charakterze represji politycznej wobec posła opozycji. Mówił były wiceminister sprawiedliwości, poseł klubu PiS Michał Woś i podkreślał, że sfinansowanie systemu Pegasus dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego odbyło się legalnie. Dzięki czemu także państwo polskie, ta służba, ale każdy obywatel mógł czuć się bezpiecznie, bo mieliśmy narzędzie do stosowania kontroli operacyjnej, do wyłapywania zabójców, złodziei, łapówkarzy, zorganizowanych grup przestępczych. Sejm zagłosuje nad uchyleniem immunitetu posła Michała Wosia najprawdopodobniej w piątek. Immunitet może stracić także drugi z zastępców byłego ministra sprawiedliwości, poseł PiS Marcin Romanowski. Jego immunitetem Sejm zajmie się na lipcowym posiedzeniu.